wybraliśmy właśnie tą przychodnię, dlatego że jak tylko dowiedziałam się o tym, że jest taka możliwość skorzystania z tego wolontariatu, że hasło Ludzie pomagają ludziom, które jest realizowane w Polfarmie od lat, możemy przenieść na swój teren, to był taki po prostu odruch serca. Tutaj trzeba zrobić remont, ponieważ ta przychodnia nie była remontowana przez wiele, wiele lat. Podłoga, listwy przypodłogowe miały już sporo, sporo lat. Ta przychodnia tego bardzo potrzebowała i sporo osób będzie z tego korzystało. Mnóstwo, mnóstwo osób, setki dzieci w ciągu roku. Dzięki Wam będziemy mogli mieć odnowioną zarówno poczekalnię, jak i gabinet ćwiczeń rehabilitujących widzenie dla dzieci. Dla nich ważne jest to, w jakim otoczeniu są przyjmowani. Nie tylko ważny jest sprzęt, jeśli chodzi o ludzi chorujących, ale również o to, czy personel jest miły i czy otoczenie również jest miłe. Oszlifowaliśmy drzwi, pomalowaliśmy drzwi, wymieniliśmy wszystkie listwy, będziemy zmieniać wykładzinę, malujemy okna, zeszlifowaliśmy również okna, w kolorach różnych są ścianki, no i generalnie odświeżenie takie całej przychodni, tak? Nawet szpachlowaliśmy. Bardzo lubimy pomagać. To jest świetna sprawa, jeżeli można komuś sprawić przyjemność, a jeżeli są to dzieci, zwłaszcza duża grupa dzieci, dzieci chorych, dzieci w potrzebie, to chyba każdego rusza. Poza tym jest to wielka frajda. Widzieć potem radość w oczach innych ludzi. Myślę, że pomysł odnowy tych pomieszczeń był strzałem w dziesiątkę i takim bardzo miłym prezentem dla nas pod choinkę. Dla nas, pracowników i dla naszych pacjentów, jeśli chodzi o Państwa tutaj zaangażowanie w tę pracę. Nie tylko pomagamy bardzo dużej grupie ludzi, ale też świetnie się przy tym bawimy i mamy wielką frajdę z tego, że spędzamy czas w swoim gronie, że jesteśmy razem wśród przyjaciół, wśród znajomych. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, a przy tym efekt myślę, że jest wow.